Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Loft, a to jest mój kolejny gameplay z gry The Hunter Call of the Wild. W ostatnim odcinku szliśmy tutaj przez ten most i polowaliśmy na łosie, strzelając właśnie z tego mostu kolejowego. Tutaj gdzieś w ten rejon było kilkanaście osobników łosi. I właśnie idę w tym kierunku. Jeżeli mi się uda, to one będą szły w moją stronę, bo zaczęły gdzieś uciekać właśnie w to miejsce. Pójdę po cichu. Ostatnie polowanie było bardzo udane, byłem z niego bardzo zadowolony, bo udało nam się polować trzy niedźwiedzie. Więc spoko. Jak pewnie zauważyliście, ten filmik jest już bez wstępu. Postanowiłem nie nagrywać. Nagrywać bez wstępu do filmów. Będziemy mieli w ten sposób troszkę większą jakość nagranych filmików. No dobra, idziemy na razie właśnie w tamtym kierunku. Niedźwiedź gryzli, no tego się nie spodziewałem. Szedłem... Zaraz, poczekajcie, bo ja tu... mam niezbyt dobry wiatr. Może mnie wyczuć. Idę po łosie, a chyba napotkam niedźwiedzia, o ile nie ucieknie, bo już ostrzegał. Tylko tutaj nic kompletnie nie widzę. Tam widzę jakieś tropy. Momencik, może użyję lorynetki. No nic. Jak tylko zobaczę misia, to będę strzelał. I sytuacja jest taka, że nadal nie mam internetu stacjonarnego. Niestety. Dostałem dzisiaj informację, że w związku z zagrożeniem koronawirusem technicy nie przyjadą do mnie i nie usuną usterki. Więc w takiej sytuacji pozostaje mi tylko czekać, a może się samo, w cudzysłowie, naprawi. Korzystam póki co z internetu LTE, o czym mówiłem w tamtym odcinku. Zaraz, kurczę, był! Ale uciekł. Spierdziela jak nie wiem co. Nie zauważyłem go. Brązowy niedźwiadek był. Uciekł. No jak mnie mógł zauważyć? Nie wiem naprawdę, no. Fajnie. Poczekajcie, ja może z dalekiej jakiejś odległości go spróbuję kropnąć, jak tylko zauważę. Kurde, jak mnie mógł zauważyć, no. Tam jeszcze jeden jest, ale ostrzega znowuż. Eliminator zapachu działa tak gdzieś pół godziny. Oczywiście w grze. Ale tu mamy dużą górę, zobaczcie, ile tu jest tropów. Tu już widzicie, biegnie. Usłyszał. Albo zauważył. No jednak to jest drapieżnik, więc szybko nas dostrzeże i zwieje. Tylko oczywiście nie atakuje. Chciałbym się zmierzyć właśnie z takim misiem. Tam gdzieś w dolinie był odgłos. Ja zaraz do was wracam, żeby nie przynudzać.
Dobra, niestety te wszystkie niedźwiedzie zwiały, ale tu się odezwał łoś i chyba to był samiec. Spróbuję podejść. Tylko jestem, kurczę, mega widoczny. Bo teraz, jak widzicie, linia jest malutka, więc mnie nie widać. Poczekajcie, gdzie tutaj ten łoś może być? No nie widzę. Może momencik, zmienię sobie tutaj lunetę na tą mniejszą, bo ten karabin, ten sztucer ma bardzo duży odrzut. Dobra, idziemy dalej. No nie mówcie mi, że zaczął biec i uciekł. Jak widzicie, skradam się, także nie cały czas biegam. Biegnie, zobaczcie, no bez sensu. Zaczął już biec. Nie wiem, jak mnie usłyszał. Skradałem się na cichaczu. On spierdziela. Właśnie to najbardziej denerwuje, że zwierzęta mają ten szósty zmysł. Ale okej, tutaj nie ma się co zrażać. O, super. Jeszcze uwadziłem jakieś krzaki. Tutaj chyba właśnie z tamtego przejazdu kolejowego strzelałem do łosi. Teraz będę strzelać z garanta. Jest tutaj. Poczekajcie. Ale jaki stado! Ale echo, Jezus. No i ten metaliczny dźwięk po wystrzeleniu ostatniego pocisku. Miód dla uszu. Oddałem kilka strzałów. Na pewno coś trafiłem, tylko teraz trzeba zobaczyć. Nie użyłem muszkietu. Mówię, że może czas zapolować właśnie z garanta. Poczekajcie, tam się łoś odzywa. Jestem w dolinie, więc jest tutaj słabe oświetlenie, słoneczko nie dociera. Jest chociaż godzina 13, pół do drugiej, 14, więc. Oho, tu mamy łosia. Wiecie co? Chyba samica. Ja będę strzelał. Ale gdzie ona się tak śpieszy? Powoli, powoli. Nie idź tak szybko, bo cię nie trafię. Kurczę. Gdyby on szybciej trochę przekładał te bronie. Ta broń mi się kojarzy właśnie ze strzelbą z Modern Warfare 2, Modern Warfare 2. Właśnie tak się fajnie się biegało, jak miało się akimbo i strzelało się z tych właśnie takiego shotguna. Super to wyglądało. Poczekajcie, tu mamy jakieś tropy. I to chyba był pierwszy strzał z muszkietu.
Bardzo małe. Czekajcie, wkurza mnie to, co sobie zaznaczyłem. Usuń. Na pobiegłach gdzieś tędy. Tam mam drugi trop. Jeżeli będzie małe, no to po prostu oleję. Nie będę za nią szedł. Bardzo małe, no nie ma sensu, idę w drugą stronę. Poszukać tutaj. Zaraz się do was odezwę. Zobaczcie, kto tutaj przyszedł. No tak, ty. Nie wiem, czasem jest tak, że głupio się zachowują te zwierzęta, przecież przed chwilą biegłem i go ukradkiem oka zauważyłem. No te łosie, które tutaj tropię, no to mają krwawienie bardzo małe, więc nie wiem, czy jest sens jeszcze je tropić. A tu karibu wyskoczył tak nagle do nas, ale to co tam, zbierzemy go, mały, młody, ładny osobnik. No tutaj był headshot. Uszkodzony narząd trofeum, a tak, właśnie. Rogi, poroże. No ale przytulimy XP. Expa się sprzedadzą. Do awansu. Mhm, dobra, tu mamy krwawienie bardzo małe, standardowo. Chyba widzę karibu. Tylko nie wiem, czy trafiłem, czy nie. Kurczę, musi to mieć taki odrzut masakra. Poczekajcie. Trafiono w organ nieżywotny. Tylko teraz, gdzie on poszedł? Pobiegł. Chyba, poczekajcie, zobaczę, czy tutaj nie pobiegł. Ma krwawienie średnie. A jest, dobra, mam go. Ładny osobnik. Okej. Zatwierdzamy. I teraz idę właśnie w tym kierunku, w którym one się tam znajdowały. Zaraz, zaraz, zaraz. Nie chcę zgubić tych tropów. Jak znajdę tropy, albo znajdę coś jeszcze ciekawego. Zaraz. Wydawało mi się, że spoglądał na mnie gryzli, ale tylko wydawało mi się, więc złudzenie. Zaraz będę. Witajcie z powrotem. Tu mamy chyba kolejnego karibu albo kolejnego łosia. Nie wiem sam już. Udało mi się wytropić. I to jest z czego? Właśnie z garanta. Okej. Zatwierdzamy. A tam? Czekajcie, tam chyba coś jest. Albo kłoda, powalone drzewo, albo... Nie wiem. Albo karibu. Idziemy zobaczyć. Tak, karibu. Dobra, mam tego łosia, zaraz. Tylko gdzie ona pobiegła? No pewnie, z pieprza tam. No, tu już jest troszeczkę ładniejszy. Zatwierdzamy. Poczekajcie, zobaczmy. Bo tam jeszcze widziałem po prawej stronie tropy. Tam coś leży, zdaje się. Trafienie w organ żywotny, okej. Świetnie, tylko... Jakie mamy tempo krwawienia? Średnie, czyli spoko, czyli ten łoś już pewnie, no już jest tutaj niedaleko od nas.
Samica. Trywialny. No tutaj jak się odwracała, właśnie strzeliłem w płuco. Zatwierdzamy. I tam gdzieś miałem jeszcze tropy, o których mówiłem, że gdzieś po prawej stronie. Zaraz zobaczę. Powiem wam szczerze, że tu jest, w tym lesie jest bardzo dużo karibu i łosi. Gdzieś tu te tropy widziałem, momencik. No i nie wiem, gdzie one są. Jeszcze spróbuję tam podejść. Ale zobaczcie, jakie cienie, jaka piękna grafika. Chyba słyszę wilki. Tak jest, pięknie. Piękny dźwięk. Wilki najczęściej można spotkać w tych oto rejonach. Tu jest właśnie rejon zamieszkiwany przez wilki, tylko tutaj też zginęliśmy. Wiesz, chyba w tym gdzieś rejonie zostaliśmy zaatakowani przez wilki. Ja nie wiem, jak tutaj jest w tych rejonach, bo tutaj jeszcze nie byłem. A tu mi się podświetliło dziennik misji, co tutaj... Zbadaj odchody kaczki kamieniuszki w skalnej nietce, zbadaj odchody niedźwiedzia grizzly w skalnej nietce. No można powiedzieć, że bardzo łatwa misja, ale nie chce mi się jej wykonywać na razie. Może później. Mnie najbardziej drażnią właśnie te misje upoluj ocenie diamentowej jakieś zwierzę, albo upoluj lisa, na przykład z łuku, czy coś w tym stylu, albo upoluj kaczkę z łuku. Przecież to jest niemożliwe. Może i możliwe, ale czemu niesamowitego farta. Wiem też, że twórcy modyfikowali niektóre zadania. Dobra, wiecie co? Tu chyba już nic więcej nie znajdę. Gdzie ja jestem teraz? Tutaj w tym rejonie, dobra. ...650 metrów do domku. Wiecie co? Ja użyję szybkiej podróży. I... Wiecie co? W następnym odcinku będę się kierował w ten oto rejon. Żeby odkryć... ...co tutaj się znajduje i co będzie nad tą wodą. Też może uzupełnię... amunicję. I może sobie zmienimy shotguna, bo mam odblokowany. Teraz wam pokażę ten shotgun. O tym mówię. Tego sobie kupimy. Muzyka nam się włączyła. Odejdę trochę. Przestanie zaraz grać. Jak się oddalę. Okej. No trochę się oddaliłem. Dobra, myślę, że w tym odcinku to już będzie wszystko. Jeżeli filmik wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie...
łapkę w dół, no i proszę o subskrypcję. Do usłyszenia, cześć, hej!